Na pewno jeśli chodzi o, że tak powiem, dla roślin dzisiaj wilgoci, która jest w glebie, mówię, w większości kraju tej suszy nie ma, ale są tereny, gdzie ta susza nadal jest, bo na przykład województwo ilubuskie, część województwa zachodniopomorskiego, ta susza tam, mimo tych opadów dużych w kraju, tam jest jakiś taki punkt, enklawa, że tych opadów jest bardzo mało. Ale globalnie na pewno dla wegetacji roślin tej wilgoci w tym roku jest i tak jak dla zbóż czy dla rzepaku, nie powinno ono mieć już wpływu na plon, ale z drugiej strony obawiamy się żniw, że jeżeli te żniwa będą tak mokre, jest dużo zboża, które leży na skutek tych dużych opadów deszczu, żniwa będą utrudnione i jeżeli ta sytuacja dużej ilości opadów się będzie przedłużała, no to może być problem taki, że mogą być problemy ze zbiorem i to zboże może być gorszej tej jakości. Do okopowych to jeszcze na razie jest dobrze. Zobaczymy, bo te plony buraków i ziemniaków, to one dzisiaj jak mają tą wilgość, to one już rosną. Kukurydza też pięknie rośnie, więc tutaj nie powinno być jakichś spadków plonów.